To, co powiedzą, co jest prawda, to jest prawda. Że związki gejowskie jest prawda, prawda. Jest to dobro, dobro. Nie żadne jest właśnie, nie żadne złączenie, tylko dobro. Że zabijanie dzieci nienarodzonych jest dobrem, dobro. To twoje dobro, dla ciebie dobro. Ty powinieneś być człowiekiem, który ma jest wolny, który może sobie w spokoju odpoczywać. I się zastanawiamy, a może by tak tych ludzi starych, którzy się tak już męczą, może by dobijać. Po co oni się mają męczyć tutaj? I społeczeństwo narasta to niepotrzebne wydatki, prawda? Zobaczcie, jak to myślenie się wciska w nasz sposób myślenia. Zaczynamy się gdzieś, diabeł jest bardzo okrytny, nas oszukuje tak, że nigdy nie powiem niczego wprost. A w gruncie rzeczy mamy w sobie duże zdrajcy, duże tego, które chciały sprzedać wszystko, aby mieć święty spokój. Mamy również uprzednie żołnice, bo bardzo często swoje ciało oddajemy na wiele rzeczy, ale nie na boskie rzeczy. Oddajemy ciało grzechowi. Jest to duch nierządnicy. Może ty otwarcie w sposób bezpośredni nie grzeszysz, ale twoje myśli lepiej nie patrzeć, lepiej nie zaglądać, bo byś zobaczył takie rzeczy, że włosy by na głowie by stały. I tą prawdę nam chce dzisiaj Jezus powiedzieć z jednego prostego powodu. Nie wykluczaj się spośród grzeszników. Nie uważaj się za lepszego, bo zobaczysz, że ty, który uważasz i których poniżasz, i uważasz za gorszych, będą pierwsi przed tobą w kwestii niebieskiej. O ile w ogóle tam popadniesz, może się okazać, że tak będziesz zakłamany, będziesz tak miał wysokie mniemanie na temat siebie, że nawet nie pójdziesz do piekła, do nieba, bo piekło ci się będzie bać. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj przychodzi nas Jezus Chrystus, aby nas przestrzec, aby pokazać nam, że nas stan w naszej dupie, który jest związany z naszą słabością, z naszą prostą, zwyczajną, ludzką godnością. Nie jesteśmy godni. Ale potem dodaję, że przyszedł Jezus Chrystus nie do sprawiedliwych, nie do tych, którzy uważają się za bezgrzecznych, ale przyszedł do życzliwych. Chcesz, żebyś Chrystus przyszedł do ciebie? Chcesz, żeby z tobą rozmawiał? Chcesz, żebyś z tobą wchodził w relację? Żebyś poczuł Jego pomoc, poczuł Jego miłość, poczuł Jego dotknięcie, miłości. Przyznaj się do prawdy o sobie samym, bo On przyszedł do nas, jednym grzesznikiem, który przyszli tutaj, wierząc w Jego miłosierdzie, ufając Jego wielkiej miłości, prosząc tym prostym takim myśli, Chryste, zmiłuj się na tym grzesznikiem. Naprawdę jestem pożałowany ludzi. Ale dzięki Tobie mogę być wielki, mogę być wspaniały, mogę być cudowny, mogę innych kochać nie tylko siebie, mogę dla innych być radością, pomocą.